My też możemy się trochę tak mądrzyć na tematy życia, bo my żyjemy w świecie, który jest bezpieczny. My więcej wyrzucamy jedzenia pewnie niż niektórzy w ogóle zjadają na świecie. Mamy ciepło, woda leci w kranie i tak dalej. W związku z tym u nas takie mówienie o marzeniach jest czymś uzasadnionym i według mnie mamy nie tylko prawo mieć marzenia, ale ponieważ mamy świat taki dosyć atrakcyjny, bezpieczny, przyjazny, to mamy obowiązek mieć marzenia, tak? Bo są miejsca na świecie, gdzie wszystko to, co ja mówię, nie miałoby być może w ogóle sensu. Bo ci ludzie żyją jednym posiłkiem dziennie i tym, czego w ogóle zjedzą, czego nie zjedzą. Pobyt w Indiach był dla mnie takim momentem wielu refleksji, tak? Że, no, że każdy jest kowalem swojego losu, ale niestety materiał, w którym może sobie coś wykuć, jest bardzo, bardzo różny i że my dostaliśmy jednak dobry materiał do kucia, trwały i piękny, a są ludzie, którzy no nie dostali czegoś takiego, tak? I oczywiście nie jesteśmy w stanie im pomóc, nie jesteśmy w stanie pomóc ludziom w Indiach, bo nie przeniesiemy swojego świata tam, oni się tam muszą odnaleźć i oni się tam odnajdują i to było dla mnie fascynujące, że tam każdy się odnajduje i ci biedni, i ci bogaci, jakby każdy w swoim miejscu buduje ten swój świat i stara się zrobić to jak najlepiej i wykorzystać być może wszystkie możliwości, które tam są. Aczkolwiek to jest nieporównywalne. My się lubimy porównywać, tak, do tego, jak jest na Zachodzie, jak jest w Stanach, jak jest w innych miejscach. Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby wpadać w depresję, jak się człowiek porównuje. W ogóle kiedyś słyszałem, że samo podróżowanie już jest niebezpieczne, ponieważ ciągle widzimy, że gdzieś jest inaczej. Tak? Oczywiście tam, gdzie jest lepiej, to działa na nas szybciej, a tam, gdzie jest gorzej, to być może nie czerpiemy z tego takiej siły, porównując do swojego świata. Czyli więcej pamiętamy z tego świata, który nas zafascynował i do którego nam gdzieś tam jest daleko. Ale to też jest kwestia, tak jak kiedyś byłem na wyjeździe w Cannes i mój syn właśnie spytał, czy chciałbym mieć taką łódź motorową, która tam stoi. A ta łódź była warta 10 milionów euro. I ja mu powiedziałem, że no w zasadzie nie, bo to nie jest mój świat. Ja nie wiedział, co z nią zrobić. Moi znajomi nie żyją na takich łodziach. Praktycznie, gdybyśmy mieli takie pieniądze i kupili taką łódkę i tutaj postawili, to by nam nic nie zmieniło. Tak? Bo ta łódka jest częścią świata tych ludzi, którzy na niej siedzą, piją szampana. A częścią naszego świata jest nasza przyczepa kempingowa. Nie za 10 milionów euro, ale jakby tu jesteśmy w swoim świecie. I ja myślę, że to jest ważne, żeby ten swój świat możemy tworzyć, kreować, ale on też wynika z naszych wartości, z naszego intelektu.